Przypomnijmy sobie ten czas. Czas naszego dzieciństwa, beztroski, radości, codziennego spotkania z kolegami, wspólnego przeżywania szkolnej codzienności, zabaw, psikusów, pierwszych przyjaźni, a może i miłości. Wejdźmy w ten świat, spójrzmy przed siebie. Kogo ujrzymy w zwierciadle naszej pamięci? Czy poznajesz tego zadziornego chłopaka, uśmiechającego się do nas? A może bliska jest ci ta dziewczyna z warkoczami, z figlarnym uśmiechem na ustach? Wróćmy na chwilę do tego zapomnianego dziś świata i przeżyjmy to wszystko raz jeszcze. Ja coś znalazłam. Co to? Zeszyt? Jakiejś dziewczyny. Wanda By. Ależ pisała. Czekaj, czekaj. Może będzie coś do naszego projektu. Po wyzwoleniu miasta już 1 września rozpoczął się nowy rok szkolny dla szkół powszechnych, zawodowej i gimnazjum. Było biednie. Brakowało wszystkiego. Książek, zeszytów, pomocy i przyborów. Nie było cieplejszych ubrań, a nawet butów. Ale była nadzieja, radość z zakończenia okupacji i wiara w lepszą przyszłość. A jakich mieliśmy nauczycieli? Oprócz miejscowych przybywali przyjezdni. Na przykład polonista profesor Eugeniusz Sawremowicz. To ten, co zadawał takie dziwaczne tematy wypracowań. Co myśli lampa na stole polonisty, kiedy ten sprawdza klasówki? Na przykład inną ciekawą postacią był dyrygent operetki Kazimierz Ciołek. Założył chór i orkiestrę. No tak, działało koło teatralne. Robiliśmy wieczory poetycko-muzyczne, a z czasem pełne spektakle. Powstał chówiec harcerski, świetnie prowadzony przez drucha Stefana. Nasze harcerskie podchody i defilady, kiedy szliśmy szykiem rozstrzelonym ulicami. W szarych mundurkach i kolorowych chustach wzbudzaliśmy zainteresowanie i podziw. Staraliśmy się zaznaczyć naszą obecność w mieście w pożyteczny sposób. Ogromnie wciągnął nas sport. Namiętnie graliśmy w siatkówkę. Z naszej drużyny wyszedł m.in. reprezentant Polski, Jasio Woluch, a Wojtek Zabłocki pojedynkował się z bratem na szpady, zrobione z prętów i puszek po konserwach. A jaka była dyscyplina? Uczniom nie było wolno należeć do grup amatorskich poza szkołą. Nosiło się fartuszki albo mundurki, a na głowie beret albo czapkę. Chłopcy obowiązkowo musieli strzec na krótko włosy. Te granatowe fartuchy to była zmora wielu uczniów. W pewnym momencie, jak zorganizowano 11-latkę, to zrobiło się w szkołach strasznie ciasno. Klasy liczyły ponad 50 osób. Dopiero, kiedy zbudowano liceum na Chopina i przeniesiono zawodówkę, zrobiło się trochę luźniej. Na chwilę, bo potem stworzono szkołę zbiorczą, dowożono dzieci z sąsiednich miejscowości. No, i miasto zaczęło się rozwijać. Zwiększała się liczba dzieci szkolnych i brakowało już miejsc. Naukę prowadzono na 3 zmiany, do 20, albo nawet później. A jakie były warunki nauki? Piece, ropowane podłogi, ciasnota. Dlatego z czasem zaczęły się remonty i to nawet podczas nauki. Ale mimo tego były przez ten cały czas oficjalne organizacje. Rozmaite kółka, zawody i uroczystości. Pamiętam jakąś akcję błękitnej sztafety w jedynce. Taki ogólnopolski konkurs programu pierwszego Polskiego Radia. Wygraliśmy go, a nagrodą był wyjazd do radia. A ktoś nawet za granicę pojechał. A te wszystkie akcje, zbiórki makulatury, złomu, jakaś opieka nad zieleńcami w mieście, pomoc starszym ludziom, dokarmianie zwierząt. W pewnym momencie od ilości zebranych surowców zależała ocena z zachowania.
No, i zaczęło się kombinowanie. Trzeba przyznać, że nauczyciele dwoili się i troili. Organizowano jakieś pochody, dni samorządu, turnieje, wycieczki i obozy. Wszystko zmieniły lata 80. Stan wojenny i Solidarność. A z czasem były wolne soboty i podwójne plany na 5-dniowy i 6-dniowy tydzień. A potem przyszedł rok 1989 i nowa rzeczywistość. Patrz, jakie to były czasy. Wyobraź sobie, że to nasi rodzice, nie, dziadkowie, do takiej szkoły chodzili. Masakra. Ale babcia z takim sentymentem opowiada o szkolnych koleżankach. Wspólnych imprezach, wyjazdach, występach. Bo to była ta weselsza strona szkoły i to się po latach pamięta. Żyłam jak każda normalna dziewczyna w moim wieku. Miałam swoje plany, marzenia i nagle wojna. Musieliśmy całą rodziną uciekać. Tak znalazłam się w Lubartowie. Byłam w wieku gimnazjalnym. Bardzo chciałam się uczyć. Szkołę podstawową skończyłam w czasie okupacji. Któregoś dnia mój tatuś powiedział, że muszę jeszcze raz iść do klasy siódmej. Nie mogłam się z tym pogodzić. Jak to? Przecież ja już ją skończyłam. Ale wstyd. Ale tata zrobił to, aby mnie chronić. Jak ktoś skończył 14 lat, musiał się gdzieś zaczepić. Chłopcy szli na kursy do szewca, a dziewczęta do krawcowej. Tatuś, zapisując mnie jeszcze raz do klasy siódmej, chciał uchronić przed wywózką. Po tajnych kompletach dowiedziałam się od moich kolegów. Zapisałam się do pani Fryczowej. Chodziły jeszcze 4 osoby. Początkowo uczyła nas na wszystkich przedmiotów. Byliśmy młodzi i beztroscy, chociaż doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożenia. Za naukę polskiego, historii czy geografii groziły zsyłki do obozu. Trzeba było uważać. W razie niebezpieczeństwa książki rzucaliśmy do pieca lub pod szafę i wracaliśmy do rozrywek. Ktoś wyciągał karty, ktoś włączał patefon. Mieliśmy mało książek, raczej skrypty przypisywane ręcznie, aby można się było pouczyć z nich w domu. Moja klasa była mniejsza niż normalne, ale to było mobilizujące. Wstyd było czegoś nie wiedzieć. Do pracy musieli przykładać się wszyscy, nawet najgorsi lenie. Pisaliśmy klasówki, wypracowania i prace domowe. Przez ten krótki czas musieliśmy się stać odpowiedzialni, odważni i ambitni. Szybko wydorośliliśmy. To czasy nas do tego zmusiły. Bardzo się ze sobą zżyliśmy. Nie mieliśmy pięknych ubrań, kolorowych przyborów czy bogatych domów. Panowała bieda, ale mieliśmy siebie. Rok szkolny 1930-31. Wobec wykończenia połowy nowego gmachu obie szkoły powszechne zostały tu pomieszczone. Właściwe zajęcia rozpoczęto 29 września. Po przejściu Hipolita Czaplickiego na emeryturę objąłem kierownictwo obu połączonych czasowo szkół. Stan wychowania był zadowalający. Dobrze przedstawiało się wychowanie narodowe, obywatelskie. Temu celowi służyły imprezy szkolne, działające organizacje. Harcerstwo, spółdzielczość, samorząd. Dzieci organizowały akcję pomocy pod hasłem Dzieci Dzieciom. Znaczny procent dzieci nie miał zeszytów i przyborów do pisania. Frekwencja dobra, najniższa w soboty, kiedy nie ma dzieci żydowskich oraz w dni targowe, wtorki i piątki. Zakończenie roku szkolnego 1938-39 odbyło się w dniu 21 czerwca. Wybuch wojny przedłużył wakacje. Duża część lubartowskich dzieci nie zasiadła już w szkolnych ławkach. Język polski jest tylko pomocniczym. Na lekcje rosyjskiego wprowadzamy elementy historii, geografii i przyrody, starając się podkreślić rosyjski charakter tych ziem. Gimnastyka odbywa się przed lekcjami. Jednym z miłych zwyczajów przeze mnie wprowadzonym stało się usadzenie przez każde dziecko kończące naukę drzewek, najczęściej lip lub jesionów, przy drodze prowadzącej z poczty na dworzec kolejowy. Do dyrektora Gimnazjum Wojewódzkiego Lubelskiego, opiekun szkoły ksiądz Maciej Dąbrowski, proboszcz parafii.
Szkółka jest urzędowanie zaprowadzona od roku 1819. Organizowana była zapewne przez proboszcza, urząd miejski i dziedzica za nakazem i upoważnieniem rządu. 22 lipca 1819 roku przed rektorem szkoły wojewódzkiej Smuklikowskim złożył egzamin na nauczyciela szkoły elementarnej Kajetan Lęczowski i został skierowany do Lubartowa. Dopóki miasto nie spłonęło i mieszkańcy byli w lepszej kondycji, za dobrowolną umową, prócz składki, płacili miesięcznie nauczycielowi za dawanie nauk po złotych kilka. Teraz dochodu podobnego nie ma i stan jego utrzymania jest zupełnie biedny. Dom szkolny tak mocno zdewastowany, że każdego czasu grozi niebezpieczeństwem zawalenia się lub wypadków. Życzeniem mieszkańców jest, aby dom na szkole z własnych funduszy nabyć na własność. Nauki wykładane są w sposób zwyczajny, jak oto czytanie polskie i łacińskie, pisanie, arytmetyka, nauka religii i moralna, katechizm historyczny, deklamacje, gramatyka i czytanie łacińskie. W robotach ręcznych uczniowie nie ćwiczą się w żadnych. Egzamin w dniu 30 lipca w przytomności opiekuna szkoły, burmistrza, ojców misjonarzy lubelskich, kapucynów i wielu innych osób z przyzwoitej uroczystości i z wielką pochwałą. Nauczyciel prowadzi powierzonych sobie uczniów przykładnie i moralnie. Co do sprzętów szkolnych, tych, prócz 9 ławek, które kazał nauczyciel zreperować, a niektóre nowe zrobić i tablicy nowej, którą także kazał zrobić, innych żadnych nie mają. Te jednak są własnością szkoły. Chciałam Państwa zaprosić na taką szczególną lekcję historii. Zaczynamy dzisiejszą uroczystość otwarcia nowej wystawy w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. To wszystko, co Państwo zobaczyli w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, powstało na podstawie oryginalnych dokumentów, relacji, wspomnień, zapisków, różnego rodzaju kronik. Wystąpili przed Państwem uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 imienia księdza Jana Twardowskiego pod kierunkiem pani Igi Mazurek. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prowadziliśmy z naszymi placówkami oświatowymi taką akcję Zapalmy Światełko Pamięci. To w zamyśle miałam powtórzenie takiej akcji właśnie w roku 2019 w stosunku do nauczycieli. Na naszym lubartowskim cmentarzu tak wielu ich spoczywa. I chciałabym także z takim zobowiązaniem Państwa tu z tej wystawy wypuścić, szczególnie obecnych dyrektorów, nauczycieli. Spróbujmy w tym roku, na przykład na Dzień Edukacji Narodowej, zapalić na grobach naszych nauczycieli to symboliczne światełko naszej pamięci. Ja ze swojej strony chcę za to wszystko, co dziś tu się zadziało, tę wystawę i część artystyczną, podziękować i poświęcić ją właśnie pamięci nauczycieli. Niech te kwiaty będą takim symbolem naszej pamięci, nas, muzealników, Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Powiem, że po otwarciu tej wystawy te kwiaty powędrują na lubartowski cmentarz. Spoczywają tam między innymi kierownicy szkoły z okresu zaborów, cytowany tu dzisiaj Józef Powiłajtys, ale także długoletni nauczyciel i kierownik Hipolit Czaplicki. I na pewno na tych grobach pojawią się kwiaty i zapalimy znicze. Bardzo się cieszę, że pani doktor przejęła w opiekę tą placówkę, patrząc na dotychczasowe dokonania i aspiracje pani dyrektor dotyczące tej placówki. Wierzę, że trafiły one w dobre ręce i że oprócz tego, że jest to Muzeum Lubartowskie skarbnicą naszej zbiorowej pamięci o mieście, o ludziach, którzy tutaj żyli, o ludziach, którzy tutaj żyją, mieszkają, o tych, co byli przed nami, stanie się też miejscem, które będzie w sposób umiejętny, dostępny o tej przeszłości Lubartowa
opowiadało, po to, żebyśmy pamiętając o tej przeszłości też pamiętali, że jesteśmy z Lubartowa, że jesteśmy z ziemi lubartowskiej, że z tym miastem, z tym miejscem mamy szczególne więzi.